powietrzu. Mówię, że nie za długo, bo już późna pora. Cóż można powiedzieć o tym meczu? Początek nie najlepszy w naszym wykonaniu. 15-20 minut nas nie było. Lechia wprawdzie stwarzała jakieś 100% sytuacji, może poza jedną. Była taka jedna sytuacja, przypominając sobie przed momentem. Ale bramkę strzeliła po rykoszecie. Umiejętnie, ale Buksa się znalazł, strzelił bramkę i to była jak najbardziej zasłużona bramka. Na szczęście dla nas otrzepaliśmy się szybko po tej bramce i zaczęliśmy troszeczkę lepiej grać, mądrzej. Zaczął się pokazywać Łukasz Zwolnicki, nasz etatowy strzelec. Strzelił piękną bramkę w pięknej akcji. Szkoda, że nie udało mu się wykończyć drugiej akcji. Altruistycznie zachował się, zagrał do boku, chyba do Ricardo albo do Lewandowskiego Mateusza. Mógł kończyć sam lewą nogą. Napastnik musi strzelać seriami. Jak idzie, to trzeba to wykorzystywać. Szkoda, że Łukasz tego nie zrobił. A w drugiej połowie widzieliśmy, że presja ze strony trybun, te trybuny, które niosły Lechię w pierwszej połowie, chcieliśmy przetrwać te 15-20 minut, widzieliśmy, że to będzie ich jak gdyby wiatr w żagle. Nie udało nam się w drugiej połowie, te trybuny już troszeczkę już inaczej patrzyły na mecz, było widać presję, zdenerwowanie się piłkarzy Lechii. My chcieliśmy to wykorzystać, dlatego czekaliśmy na właściwy moment po zbiorze piłki, żeby wykorzystać kontratak, wykorzystać stały fragment gry i 2-3 momenty takie były, niestety nie udało się. Ale jestem, można powiedzieć, względnie zadowolony z tego punktu. To nie są stracone 2 punkty, a zdobyty 1 punkt. Mamy w tej chwili 5 punktów. Kolejny mecz u siebie. Oczywiście spoglądamy z pokorą na wszystko, co się dzieje w naszej drużynie. Wiemy, że ten zespół jeszcze potrzebuje dużo, dużo, dużo czasu i pracy, żeby grał, jak tak byśmy sobie życzyli, ale początek jest udany i chcielibyśmy to kontynuować w dalszych meczach. Dziękuję. Dobry wieczór, witam Państwa. Na pewno było to bardzo słabe spotkanie w naszym wykonaniu. Tym bardziej, że ten mecz dla nas się dobrze ułożył. Objęliśmy prowadzenie i praktycznie w tym momencie, kiedy zdobyliśmy bramkę dającą nam prowadzenie, oddaliśmy pole gry. Mało agresywności, mało pomysłu na to, żebyśmy mogli tworzyć następne sytuacje. I patrząc teraz z perspektywy tych 90 paru minut, myślę, że musimy być naprawdę szczęśliwi z tego, że dzisiaj tego spotkania przegraliśmy. Są pytania?